Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Z okazji zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia, Blizzard w tym tygodniu przygotował dla nas specjalną tematyczną karczemną bójkę. Dlatego też dzisiaj poczujemy się niczym święty Mikołaj, ewentualnie niczym rozpieszczone dziecko otwierające tonę prezentów pod choinką. Bo szczerze mówiąc, nie wiem w sumie na czym ten brawl polega, ale tak czy siak dzisiaj wchodzimy w świąteczną atmosferę i zobaczymy, co dla nas Blizzard przygotował w karczemnej bójce. Dlatego też zobaczmy, jakie prezenty na nas w tym tygodniu tutaj czekają. Karczemna bójka nosi tytuł Wariacka Woskowa Zimowa Uczta. Praojciec koboldów trochę poszalał z prezentami. Pozawijał w ozdobny papier najsilniejsze stworzenia i bohaterów Azeroth. Uwolnij ich. Jak widzimy, nagroda także jest wyjątkowa, bardzo zimowa, czyli trzy pakiety z rycerzy Mroźnego Tronu. Dlatego też ja sobie tutaj na szybko stworzę jakąś talię i wrócę do Was za chwilę. Dobra, stworzyłem sobie w sumie taką YOLO talię. Brałem karty takie na pałę. Starałem się stworzyć talię najbardziej podobną do tej, którą ostatnio grałem moim magiem na rankingach. Nie wiem za bardzo, tak jak mówiłem wcześniej, na czym ta bójka polega, więc nie wiem, czy ta talia się w ogóle w czymkolwiek sprawdzi. Ale czy tak, to się zaraz okaże. To nie jest to samo co rok temu, bo rok temu jechały sanie i nam zrzucały prezenty. 2 lata temu chyba było to samo, a w tym roku, jak widzimy, mamy coś innego. Nawiązanie takie do koboldów. Skoro bójka nazywa się Woskowe coś tam, nie pamiętam już co, bo mi zacenzurowało, to być może to będzie jakieś nawiązanie do tego bossa z przygody, który robi stwory z wosku. Nie wiem, zaraz się okaże. Trochę mnie natomiast martwi to, że jest to moje pierwsze spotkanie z tą bójką, a ta bójka już jednak kilka dni trwa. Dobra, tymczasem jak widzimy, naszym przeciwnikiem jest Anduin. Dlatego też myślę, Jaina przeciwko kapłanowi tutaj będzie dobrym wyborem. Nie zobaczmy, na czym będą pol. Tak, jak widzimy, plansze także są już świąteczne. Fuhuhu, zapomniałem sobie. Wow. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Dobra, w sumie to zapomniałem sobie zmienić. Zapomniałem sobie zmienić rewersu kart. Bo tutaj fajny byłby ten świąteczny, a tymczasem ja mam halloweenowy cały czas. W sumie kapłan jest tu całkiem mocny. Jeżeli użyję na przykład masowego wyciszenia, to wtedy to będzie na tyle, jeżeli chodzi o moje legendary. Z kolei Smocza Furia jest tutaj mega dobra, bo tak naprawdę rozwala wszystkie prezenty, jakie są na stole. Najprawdopodobniej. Okej. Dobra, zróbmy tak, zobaczymy, co on tam w dłoni trzyma. Jest śluzożer. W sumie mogłem najpierw zniszczyć tego stwora, a potem wystawić śluzożera. O tym w sumie nie pomyślałem. Oho! Jeden prezent dla niego. O! Jeszcze Els, jeszcze dostał Elizę. No dobra. To skoro tak, to my także uzupełniamy moją dłoń właściwie legendarami, czyszcząc cały stół po stronie przeciwnika. Przy okazji także czyszcząc mój stół i dając także jemu jakieś legendy. Co już jest trochę mniej sympatyczne, no ale niestety jakoś trzeba będzie to przeboleć. No, w sumie ujdzie. Fajny byłby Enzof ze szkieletowym rycerzem. I w sumie z królem Liżem. Jestem ciekaw, co on dostał. Okej. Okay. 2 razy Lanatel. Czyli jak widzimy, jego legendary też jakieś super mocne nie były. No dobra, to co? Czogal. Chociaż w sumie to może mi się przydać później. Na magu to jest mega dobre. Więc zrobimy inaczej. Zrobimy tak.
i zrobimy tak. To odkrywa stronników, czy niestety stronników? Akurat w mojej talii nie ma zbyt wielu stronników, chociaż z drugiej... Serio? Ach, jeszcze mi ukradł kartę Rycerza Śmierci. Jeden z niewielu legendarów, które dostałem. I jeszcze mi musiał ukraść jego efekt agonii. Może chociaż wygram to? Jeszcze przegrałem potyczkę. Świetnie. No dobra. No to gramy w takim razie dalej. Kurczę, chciałem ustawić akolite bóle, ale myślę, że to nie będzie chyba najlepszy pomysł. Bo jeżeli tak zrobię, to zaraz... Okej. Nie wiem, co miał oznaczyć ten komunikat. Myślałem, że zaraz nowe prezenty zaczną spadać, ale jak widzimy, chyba jednak nie. Więc spoko. A jednak! Super. No dobra, to skoro tak... To fajnie by było trochę tutaj poczyścić. Więc tak, rozwalamy jeden prezent. Jest Nefarian. Dobra, pozbądźmy się pająka. Dobra, kolejny prezent dla mnie. Aha, czyli jak widzimy, co kilka tur te prezenty spadają. Spoko, fajnie wiedzieć. Chociaż już wiemy, na czym ta bójka polega. Nie wiem, co ile tur, pewno co jakieś 4. Okej, załatwię was wszystkich. O, bardzo nagle okaże się, że prezenty będą dość zabójcze dla mnie. I przypominam, że to był mój rycerz śmierci, więc jest super. Super. Cicho. Dobra, teraz tak, jak to poczyścić? Dobra, zrobimy tak. Tego kolegi się pozbędziemy. Prezent, myślę, jeden mogę zniszczyć. Akurat taunt, bardzo miło. No dobra, póki co jakoś idzie. No, serio? Co wystawi jakiegoś małego stwora, to i musi go kraść. Siema. Super. No dobra, no to myślę, może teraz wejść do walki Jaina. Trzeba będzie zacząć się leczyć. Mam nadzieję, że nie ma kolejnego zaklęcia, za pomocą którego będzie mnie niszczył. Dobra, póki co jeszcze żyję. Co to jest w ogóle za karta? Grzybowy zaklinacz. Szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę to na oczy. Tak ogólnie, jak tak się dobrze zastanowić, to w tym sezonie wszedł nowy dodatek, a tak naprawdę ja rankingów to chyba w ogóle nie grałem. To czym czasami tylko jakieś daily questy powbijać. Ale tak naprawdę nie za bardzo miałem czas, żeby rankingi sobie pograć. To jest mega mocne. Jak wystawi legendę i od razu dostanie jej drugi egzemplarz, to będzie przykro. Nice.
Sympatycznie, nie powiem. Dobra, dajcie mi coś za 6 albo coś za 7 najlepiej. Za 4. To nie zupełnie tak miało wyglądać. Nie, no te Ragnarosy mnie załatwiły. Nie, dobra, kończymy. Ale przynajmniej już wiem, na czym polega ta karczemna bójka. Ojojoj. Oj. No dobra. Czyli już wiemy, że nie mamy co oszczędzać legendarów w dłoni. Warto je od razu używać, bo one zaraz się uzupełnią nowymi prezentami. Dobra, podejście numer 2. Nie wiem, jaka talia jest na to dobra, bo w sumie, tak jak mówię, nie miałem okazji do tej pory sobie pograć tej karczonej bójki, bo nie miałem na to czasu. No jak widzimy, tym... No ale jak widzimy, tym razem będzie to walka magów. Więc może mag będzie całkiem w porządku na tego bossa. Na pewno teraz będą bardziej wyrównane szanse. Tak, rzuciłem sobie do mojej talii doktora Hooka, bo w sumie już się stęskniłem trochę za tą kartą. Swojego czasu widywało się ją praktycznie w każdym pojedynku, po obu stronach. Odkąd wywalili gnomy i gobliny i gnomy, tak doktor Hook niestety odszedł w niepamięć. Duży woskowy podarunek. Dodaj losowego legendarnego stronnika do ręki przeciwnika. Kosztuje jeden mniej. Widzimy, przeciwnik dobrze zaczyna. Spoko. Ale przynajmniej wiemy, że ma inną talię niż moja. Smocza Furia jest mega dobra na tą walkę. Bo biorąc pod uwagę to, że mam w talii najtańsze zaklęcie, które kosztuje 4, tak Smocza Furia niszczy naraz wszystkie prezenty przeciwnika. I w sumie moje też. Co już jest trochę mniej fajną informacją, no ale okej, niech będzie. No wiecie co? Weźmiemy sobie tą kartę. Nigdy nie miałem okazji sobie nią pograć, to niech tak będzie. Okej, pochodnia dla niego. Sprawdźmy, co on tam w dłoni trzyma. O! Mamy odpowiedź, jakiego legendara dostał. W sumie fajnie było ją wyciągnąć na powierzchnię za pomocą karty, bo dzięki temu nie przyzwała swoich wkurzających whelpów. Dobra, teraz trzymamy kciuki za to, że wylosuje mi... Dobra, portal albo Flame Strike'a jest ok. Dobra, 4 legendy dla mnie. Kolejny doktor Hook się trafił. 3 legendy dla niego. No dobra. To co mogę wystawiam i w kolejnej turze myślę wchodzi Hook plus Eliza. Chociaż ten goblin też jest całkiem zabawny. Okej. Dobra, to robimy tak. Trochę martwi mnie to, ile mam punktów życia i to, że dodatkowe 7 obrażeń mój przeciwnik ma na stole. Bo jak tak dalej pójdzie, to zaraz mój żywot dobiegnie niestety końca. Tego raczej chciałbym uniknąć. Że życie w momencie, w którym na moim polu stoją dwa hukoboty, myślę, że jest akurat ok. Patrzcie, jak idzie na face. Dziad jeden. Dobra, to zróbmy tak. Miejmy nadzieję, że dobije. Dobra. I kolejny doktor Hook dla mnie. Do kolekcji. I kolejny zestaw prezentów. Na szczęście na moim stole zmieściły się tylko 3, więc dla mnie akurat dobra informacja. Bo to oznacza mniej legend dla mojego przeciwnika.
No, jak widać, to było wystarczające, żeby mojego przeciwnika na tyle wkurzyć, żeby się poddał. A my mamy zwycięstwo i zdobywamy 3 pakiety rycerzy Mroźnego Tronu. Dlatego też, korzystając z okazji, sobie zobaczymy, co tam w nich się kryje. No powiem wam, bójka bardzo sympatyczna. W końcu coś nowego. Ostatnio bardzo często trafiają nam się powtórki bójek i nawet nie za bardzo ma co, no, nie za bardzo jest co ponagrywać. Widzimy bardzo sympatycznie. W pierwszej paczce od razu mamy jakąś epicką kartę. Co prawda niegrywalną, ale jest epicka. Zawsze trochę magicznego pyłu, jak będę potrzebował. Kto wie, może jeszcze jakaś legenda się trafi. W sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio dostałem legendę z rycerzy Mroźnego Tronu. Faktem też ostatnio tych paczek się już nie kupuje, bo mamy nowy dodatek. No jak widzimy, co prawda nie ma legend, ale zawsze to trochę magicznego pyłu. No dobra, jeżeli chodzi o karczemną bójkę świąteczną, to było tyle. W kolejnym odcinku wrócimy do naszej przygody w podziemiach, którą już w sumie mam nagraną do końca, taki spoiler. A na dzisiaj to by było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie i w sumie, korzystając z okazji, życzę wam wszystkim wesołych świąt!